Tytuł kursu: Roboty tapeciarskie. Moduł: Przyrządy i metody pomiarowe. Temat: Metody dokonywania pomiarów. Zacznijmy może naukę od zapoznania się z metodami pomiaru szczegółów terenowych, bo mam największy problem z ich zapamiętaniem. Jasne. Ja akurat nie mam problemu z ich rozpoznaniem. Przygotowałem dobre notatki, zerknij, tutaj to jest metoda biegunowa. Mierzy ona odległość od stanowiska instrumentu do punktu celowania i kierunku przy pomocy teodolitu albo stacji pomiarowej. A jaką metodę przedstawia ta grafika? Chyba nie było mnie wtedy na wykładzie. Na dole masz napisane, to metoda ortogonalna. Aha, czyli metoda domiarów prostokątnych. Tak, wykonuje się pomiar rzędnej i odciętej mierzonego punktu sytuacyjnego względem linii, na którą rzutuje się dany punkt. Przy użyciu na przykład węgielnicy? Tak, tak, to przyrząd geodezyjny. Czy to już wszystkie metody? Niestety nie. Wyróżniamy jeszcze metodę przecięć kierunków, przedłużeń, wcięć kątowych i liniowych, fotogrametrii oraz metoda z użyciem technologii GPS. Metoda fotogrametrii? Tak, fotogrametrii naziemnej dokładnie. Polega ona na przetworzeniu danych zarejestrowanych na zdjęciach fotograficznych kamerą fotogrametryczną na punktach osnowy geodezyjnej. To pomiar sytuacji metodą przedłużeń. Polega ona na przedłużaniu konturu sytuacyjnego do przecięcia się z linią pomiarową. Linia ta powinna być zlokalizowana w pobliżu przedłużanego konturu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.